Cześć! Dzisiaj chcę Wam przedstawić kolejną bardzo ciekawą książkę i jest to Dieta Mądrych Jelit. 150 przepisów na danie, dzięki którym odmienisz swoje ciało, nabierzesz energii, odzyskasz zdrowie i dobre samopoczucie. Jest to książka polecana zarówno osobom, które mają zespół jelita drażliwego, nietolerancje pokarmowe, jak i każdemu, kto właśnie chce się zacząć odżywiać lepiej. Odżywiać, jak tu było napisane, gdzieś tak jak jelita same by się odżywiały, gdyby miały wybór. Książka jest w ogóle bardzo ładnie wydana, ja bardzo lubię ładne książki. I jest to uzupełnienie innej książki. Jelita wiedzą lepiej, jak zrewolucjonizować sposób odżywiania i zmienić od wewnątrz swoje ciało. Tej książki jeszcze nie czytałam, dopiero zacznę, także zaczynam tak trochę od końca. Ale zobaczcie, jakie ładne są te książki. A wracając do tego, o czym ta książka jest, to najpierw mamy opis tego, jak ta właśnie dieta wspomagająca właściwe działanie jelit powinna wyglądać, jakie składniki powinna zawierać, jakich składników powinniśmy unikać. Także jest to taki fajny przewodnik na początku. A później mamy działy z różnymi ciekawymi przepisami. I niektóre są naprawdę takie, że w życiu bym nie pomyślała, żeby połączyć ze sobą takie składniki, jak są połączone w tych daniach. Także jest to taka ciekawa, innowacyjna zdecydowanie książka kucharska później w dalszej części tej książki. I ja postanowiłam wypróbować kilka przepisów i się nimi z Wami podzielić, także za chwileczkę je zobaczycie. I już sobie pozaznaczałam też kilka kolejnych, które chciałabym wypróbować. Jak najbardziej wiedziałam, że w naszej diecie powinno być jak najwięcej kiszonek, bardzo dużo błonnika, czyli powinniśmy jeść mnóstwo owoców, warzyw, produktów nieprzetworzonych. To dowiedziałam się z tej książki też kilku innych ciekawych rzeczy, które są dla mnie takie odkrywcze, rewolucyjne, ale nie będę Wam ich zdradzać. Każdy, kto będzie zainteresowany tego typu dietą, przepisami, to na pewno kupi tę książkę. Nie wiem jeszcze jak z tą, ale jeżeli jest tak samo świetna jak ta, to myślę, że mogę Wam polecić cały komplet. Myślę, że jest to też fajna opcja prezentowa. Ładnie się prezentuje. Także jeżeli jesteście ciekawi, co gotowałam, czego próbowałam, to zapraszam na dalszą część filmu. Jeśli chodzi o przepis na obiad, to najbardziej spodobał mi się przepis na burgery z burakiem, z komosą ryżową, czarną fasolą. I ja go troszeczkę zmodyfikowałam, żeby był wegański. I wszystkie składniki razem z tą modyfikacją wypiszę Wam na dole w opisie, bo ja już sobie tutaj wszystko przygotowałam. Jak widać, mam tutaj zgniecioną czarną fasolę, podsmażoną czerwoną cebulę, startego jednego średniego buraka, ugotowaną komosę ryżową, trochę płatków drożdżowych, różnych przypraw i zieloną pietruszkę. No i oprócz tego jeszcze oliwa z oliwek i jajko. W moim przypadku będzie to zamiennik jajka i zaraz z tego właśnie ulepię moje kotlety. W przepisie jest podane, żeby kotlety schłodzić przez 10 minut w lodówce i tak zrobiłam, a mimo wszystko one mi się tutaj, jak widać, rozpadają. I w przepisie jest napisane, żeby je smażyć na patelni. Ja dwa usmażę na patelni, a pozostałe włożę do piekarnika. Natomiast zastanawiam się, chyba część z nich, te, które się rozpadają, jeszcze obtoczę w bułce tartej. Niestety, tak jak się spodziewałam, te, które nie były z bułką tartą, niestety trochę się rozpadły, o co widać tutaj. Ale zrobiłam sobie już wegański majonez, na który przepis zostawię Wam też na dole w opisie. Podgrzałam chleb i zaraz zmontuję mojego burgera. I tak wygląda pyszny burger. Dałam do niego pomidora, podsmażone pieczarki, sos czosnkowy, sałatę rzymską i bazylię. Dzisiaj na obiad chciałam sobie zrobić faszerowanego bakłażana, ale jednak wygrała taka zapiekanka. Mam tutaj około 200 g pasaty, oregano i dwa posiekane ząbki czosnku. Zaraz to wszystko wymieszam i położę na to ugrillowane plastry z jednego bakłażana.
pomidorki sherry, czy takie koktajlowe, i jeszcze na to pokroję mozzarellę w plastry i właśnie będę to zapiekać w 180 stopniach. Całość delikatnie skropiłam oliwą i teraz włożę do piekarnika na jakieś 15 minut. Tak wygląda gotowa zapiekanka. Po wyjęciu z piekarnika posypałam ją jeszcze trochę po bokach startą mozzarellą i świeżą bazylią i pachnie naprawdę przepięknie. Teraz mój kolejny faworyt, czyli sałatka na ciepło. W przepisie jest czerwony ryż, ja czerwonego ryżu nie mam, ugotowałam brązowy, jedną torebkę. Do tego ugrillowałam dwie małe cukinie pokrojone w plastry i połówkę bardzo małej czerwonej kapusty, którą pokroiłam i również ugrillowałam. Do tego w przepisie są uprażone orzeszki piniowe. Ja takich też nie miałam, więc uprażyłam sobie słonecznik, bo bardzo lubię. I zaraz pokażę Wam, jak zrobimy dressing. I dressing będzie równie banalny. Wycisnę sok z jednej takiej małej cytryny. Zetrę też z niej skórkę, dodam dwie łyżki oliwy z oliwek i posiekaną garść pietruszki, mięty i ziół, jakich tylko chcecie. I tak wygląda gotowa sałatka. Jest naprawdę bardzo zdrowa, bardzo smaczna. Dla mięsożerców będzie dodatkiem do mięsa, wegetarianie, weganie. Myślę, że jak najbardziej grillowane tofu, takie marynowane, by do tego pasowało. Jak również jajko w koszulce, opcji jest naprawdę wiele. Także ja zabieram się za jedzenie.